początku dla przypomnienia, święta Barbara była męczennicą, pochodziła z Egiptu we wczesnych wiekach chrześcijaństwa, w początkach chrześcijaństwa można powiedzieć, że poniosła męki i też i śmierć męczeńską, a najsmutniejsze jest to... Tak? Czy to się ofert? No. No dobrze, jakiś prośba, żeby mówić przez mikrofon. Po raz pierwszy będę miał okazję w kazanie mówić. Krzyżaccy propagandziści tamtego okresu też wpadli na taką myśl, żeby wykorzystać fakt posiadania tych relikwii przez Świętopełka i wykorzystać pewne sprawy, takie jak to nadmieniałem, z gatunku tych takich jakby nadprzyrodzonych. Chociaż nie możemy tego stwierdzić, bo są to opowieści legendarne i one mają na pewno jakieś ziarno prawdy. Jest to, co jest faktyczne, co jest materialne, a z drugiej strony też trudno gdzieś tam wykluczać, mówię szczególnie dla osób, które wierzą, że pewne rzeczy miały miejsce. Bynajmniej krzyżacy oparli się, tak to potem rozgłaszał właśnie ten wspomniany już wcześniej przeze mnie kronikarz krzyżacki, Piotr Duzburga, który podaje w swojej relacji, że pewna niewiasta, to się różnie podaje, niektórzy, że w Sardowicach, a niektórzy, że właśnie w Chełmie, miała takie widzenie. Widzenie ukazała się Matka Boska, która mówiła, że ona szykuje się do podróży do Chełma, że ona chce iść do Chełma, że tam jest jej pragnieniem dotrzeć i tam zostać. I krzyżacy wykorzystali taki fakt i dokonali zbrojnego najazdu tutaj na Sartowice w 1242 roku, właśnie w nocy z 3 na 4 grudnia, więc też jakby w święto świętej Barbary zaatakowali ten grunt. Walka podobno była bardzo długa, wyczerpująca. Są różne wersje. Jedna mówi o tym, że krzyżacy w końcu słabą zresztą załogę, bo Świętopełka wywabili tutaj z Sartowic takim sprytnym posunięciem, bo dali takie jakby sygnały, że gromadzą się do walki z nim w innym miejscu, więc tutaj niewiele jakby wojska pozostało, ale jest też wersja, która mówi, że tutaj był zdrajca, właściwie zdrajczyni. To niestety miała być mniszka, która im otworzyła boczną furtę i wdarli się tu. Bynajmniej krzyżacy Sartowice zajęli, tu akurat krzyżacki marszałek von Bernheim przewodził tej napaści. Krzyżacy, to też tak nieraz jak o tym mówię, a szczególnie wśród młodzieży czy dzieci, to trochę patrzą z powątpiewaniem, jak się mówi, że tych rycerzy było 8, plus tam ich, można powiedzieć, ci knechci, czyli ci jakby prości żołnierze, szeregowcy. To się tak trochę niektórzy patrzą i zastanawiają, no ale na tamte czasy średniowiecza to była bardzo duża siła, tym bardziej, że krzyżacy rycerze, też podkreślałem, przy paru spotkaniach byli niezwykle sprawni, jeśli chodzi o walkę, wytrenowani, tak byśmy ich przyrównali do dzisiejszych komandosów. No bynajmniej zajęli Sartowice i natychmiast, jeżeli mieli tu rzeczywiście jakąś swoją wtyczkę, to wskazano im miejsce, gdzie są ukryte te relikwie. Relikwie zostały zapakowane na łódź i natychmiast wywiezione do Chełma. Tam, jak podają historycy, z biciem dzwonów, z procesją, już tam krzyżacy przygotowali całą prawę, wprowadzone je uroczyście do miasta. No ale Świętopełk nie chciał po prostu pozbyć się takich relikwii, takiego tak wspaniałego podarunku, jaki mu los zesłał. I krzyżacy zdawali sobie z tego sprawę, że on będzie zamierzał zbrojnie odzyskać te relikwie, więc one długo w Chełmie nie były. Wywieziono je do Starogrodu. Trochę śladów się zachowało z takich zabytków. Ksiądz Leszek to jest na dokładnie, bo to skatalogowane. To jest krzyż, ten krzyż jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, XVIII-wieczny. Tam pod chórem stoi ta kropielnica,
też można przyjąć gdzieś okres średniowiecza, właśnie okres, o którym ja tutaj mówiłem, ten związany z wojną, z krzyżakami, ze Świętopełkiem, później z obecnością tutaj krzyżaków. Więc taki jeden jakby z największych tutaj skarbów, zabytków w tym kościele. Może trochę przez ludzi zapomniane, ale na pewno przez Pana Boga, bo przyznacie, że miejsce jest dosyć specyficzne. Najbliższe zabudowanie tutaj, oprócz tej szkoły, dawnej szkoły, która tutaj się znajduje, to jest 400 metrów w dół, to są pierwsze zabudowania i 1100 metrów do góry, Górne Sartowice, pierwsze osady mieszkańców, którzy tutaj do tej parafii należą. Spotkałem takim paratelnym archiwum zapiski już z gazet miejscowych tutaj ze Świecia, że bardzo blisko jest już powrót relikwii Świętej Barbary do Sartowic. No ale potem się tym bardziej zainteresowałem, jak się okazało, że taka prosta sprawa w ogóle nie jest, bo gdzie te relikwie Świętej Barbary są. No i kiedyś w drodze do Warszawy podjąłem taką próbę ich odnalezienia, bo ostatni ślad doprowadził do miejscowości Czerwińsk nad Wisłą. Tam są zakonnicy... Kanonicy regularni. Kanonicy regularni, właśnie. I tam na tablicy mówiącej o historii tego miejsca spotkałem właśnie zapis 1455 bodajże, przekazanie relikwii Świętej Barbary. Ale że Czerwińsk akurat leży na takim miejscu, gdzie często wojska przechodziły i toczyły się wojny i tam przechodzono przez Wisłę, to też ten kościół był bardzo często rabowany i zabierał do kościoła bardzo dużo rzeczy. Między innymi relikwie, które w sposób szczególny były w tym czasie, miały swoje szczególne znaczenie. I tam relikwie Świętej Barbary nie ma. No to gdzie dalej mogą być? W 2009 roku spotkałem artykuł księdza doktora Dokurno, Wacława Dokurno z diecezji toruńskiej, że ostatni ślad prowadzi do Muzeum Diecezji Płockiej, do Płocka. Ale tam niestety nie możemy dotrzeć, a teraz plany już tak się zmieniły, że pewnie następca będzie mógł te poszukiwania kontynuować, żeby chociaż zobaczyć, czy też choćby jakiekolwiek zdjęcia czy inne materiały tutaj do Sartowic przywieźć. Takie wydarzenie, bo pirat to się kojarzy z otwartym morzem najczęściej. A tutaj moi drodzy kiedyś, nie będę mówił nazwiska, ale pan, który przychodzi i przyjechał, mieszka obecnie w Bydgoszczy i rozmawialiśmy właśnie o Sartowicach, o Wiągu i on mówi, moimi przodkami byli piraci wisiali. A sobie myślę, no chłopak chyba trochę. Piraci myślami. I faktycznie spotkałem gdzieś też artykuł o piratach myślami. I on mi tłumaczył, że jego przodkowie chyba w XVII-XVIII wieku mieli tutaj na wysokości Wiąga, tam jest brzeg Wisły bardzo wysoki. I mieli właśnie wydrążone jamy w tym brzegu i tam sobie pomieszkiwali i czekali na barki przewożące różnego rodzaju towary. A że tutaj akurat chyba jest 94 km do Gdańska, tutaj odbywał się ostatni ich rozlek Fisaków, którzy płynęli sobie z towarami. A ci piraci wisiali, umorusami sadzani, w pniu drzewa, które ścieli sobie, wyżłobili i tam po prostu tym takim pniem sobie podpływali do barki i do tego pnia sobie pakowali to, co z tej barki tam po prostu im w ręce wpadło. I stąd właśnie też, jak ktoś wspomniał, nazwa Czartowice, to jak taki Fisak zobaczył umoruszonego pijący czarnego, zobaczył, że czarta zobaczył. No i diabła. Tak, diabła. Czartowice i też ta nazwa Sartowic funkcjonowała różnie tutaj. Stąd też ta nazwa Diabelce. Tak, stąd też nazwa Diabelce. Także no, jest miejsce dosyć ciekawe, powiedziałbym bardzo ciekawe, bo ma tutaj no, swoje historyczne zakorzenienie związane z postacią Świętopełka, ale też i ważny punkt w czasie II wojny światowej, gdzie Rosjanie kilka razy podchodzili do tego, żeby przejść na tę stronę Wisły, ale no, niestety się
to nie udawało. Niemcy mieli swoje sposoby, znając słabości Rosjan, puszczali ich tylko do Gorzelni, która znajdowała się tutaj na zakręcie, jak powiedzicie Państwo, pasja do Świecia, to jest taki zakręt dalej, niż nie dalej. W prawą stronę jest na cmentarz nowy, a w lewo do góry się jedzie. Tam była Gorzelnia, teraz takie mokrawa tam są. Tam dochodzili, zostawiali Rosjan na jakiś czas, wracali, dobijali i tak się kończyły możliwości zdobywcze Rosjan. To niektórych nie musieli dobijać, bo się wkali. No właśnie, niektórych nie musieli wkali. Także też pod tym względem takie miejsce jest dosyć ciekawe. Proszę księdza, ja mam pytanie, jakie są granice tej parafii? Jaki zasięg jest? Parafia jest, moi drodzy, rozciągnięta na długości 22 km. Tak, ale od do której ma granicę? Autostrada, tutaj dołem, gdyby się jechało na Grudziądz, autostrada jest granicą. Za autostradą jest znak Polskie Stwolno, przekreślone. Potem tutaj... To znaczy się do Polskiego Stwolna, tak? Tak. Wielkie Stwolno już nie? Tak, tak. Polskie Stwolno, Wielkie Stwolno, Wiązkie Piaski, Dolne Sartowice, tak, Górne Sartowice, Wiąg. Tak. Czapelki, Grabowiec i Święte. Mhm. Także tu na Starej Jedynce, czy na rozwód 91 na Montawie się kończy. Tutaj na Czapelkach, a pod Świecie Wiąg. A to zawsze były takie granice parafii, czy one się... Tak, tak. Od 57 roku, jak powstała parafia, bo to była do 57 roku, to była filia, do której przyjeżdżał ksiądz ze Świecia z parafii Świętego Andrzeja Bobora. I pierwszym proboszczem był tutaj wikariusz pochodzący z tej parafii, ksiądz Jan Zakrzewski. I on wybudował tę plebanię, która tutaj jest nieopodal i był tutaj chyba przez 11 lat. Ja byłem 8-9 proboszczem od 57 roku, czyli parafia istnieje 55 lat. Ale ja wracam jeszcze do Sartowic, to tylko jeszcze tak jakby już na zakończenie, bo ksiądz Leszek tu powiedział, miejscowość jakby trochę zapomniana, mało znana, a ja powiem tak, że przed wojną Sartowice to nie była miejscowość mało znana. To była miejscowość bardzo znana, bo Sartowice i na dowódcy są zdjęcia, które nawet publikowałem na Facebooku, że Sartowice były miejscowością letniskową. I tu jak się zjeżdża na dół po lewej, taki ten sklep, jakby coś co tam było, to tam był pensjonat. I tu były normalne takie pensjonaty, jak to my dzisiaj mówimy, agroturystyka, nie? A to po prostu no to był normalny jakiś tam wypoczynek na wsi. To była miejscowość letniskowa, dosyć znana na Pomorzu. I przewodnik turystyczny i z 1911 roku, i z 1937 roku, on tu wymienia Sartowice jako atrakcję turystyczną. I jako właśnie ta cała historia, która dzisiaj była opowiadana. Także to wcale nie było miejsce mało znane. Tak się stało, że dzisiaj może tak jak ksiądz tutaj słusznie zauważył, mniej znane, mniej jakoś rozpoznawalne, ale ja myślę, że jak będziemy tak tą historię gdzieś tam rozpowszechniać i to między sobą podtrzymywać, może nie na taką skalę, ale jakieś tam blask, jakieś tam możliwość przywrócenia jakiejś znajomości tego miejsca, to nam się uda.